Ejka, w tym tygodniu w ramach Mangi Tygodnia mamy zapiski zielarki. Pokazywałam Wam ostatnio filmik, na którym kupiłam sobie 3 tomy z drugiej ręki i powiem Wam, że tak jak siadłam do pierwszego, tak od razu przeczytałam wszystkie 3. Jakbym miała 5, to bym przeczytała 5. Jakbym miała więcej, to bym chyba czytała całą noc. To jest świetne, naprawdę świetna manga. Młoda Mao Mao jest zielarką i marzy o zgłębianiu tej sztuki, żeby w przyszłości wymyślić lek na wszelkie dolegliwości. Niestety pewnego dnia zostaje uprowadzona i tak trafia do cesarskiego haremu. Mao Mao początkowo udaje, że jest niepiśmienna. Dodatkowo ma jeszcze jeden fajny sekrecik, który wychodzi w późniejszym tomie. Ale dzieci władcy umierają w niewyjaśnionych okolicznościach. Są to malutkie niemowlaki i Mao Mao postanawia przyjrzeć się tej sprawie i kiedy odkrywa, co jest powodem tego, że giną dzieci, a ich matki zapadają w ciężki stan, postanawia pomóc. Po cichu podrzuca karteczki przyczepione do kwiatów róży z informacją, co może być powodem zatrucia. I niestety w tym momencie na jaw wychodzi sekret. Mao Mao zostaje służką jednej z dam i dodatkowo testerem jedzenia, co niekoniecznie jest fajnym zajęciem, sami wiecie, ale Mao Mao, pamiętajcie, że jest zielarką i to jej się tutaj przydaje, jak zobaczycie sami. Pierwsze, co chcę powiedzieć o tej mandze, to naprawdę przepiękna kreska, kolorowe strony na początku każdego tomu. No to jest sama radość dla oka. Nie ukrywam, że tym, co naprawdę mnie ciekawi, jest rozwijająca się relacja pomiędzy naszą bohaterką a panem Jinshim. No, jest fajnie. Ja uwielbiam takie podchody, także niech one trwają jak najdłużej. I mam nadzieję, że to się fajnie skończy, ale zobaczymy. Na razie jestem po tych 3 tomach. Co jeszcze na plus? Bardzo mi się podoba, że Mao Mao nie jest miałka. Naprawdę ma charakterek, w końcu wychowywała się w trudnych warunkach i musiała nauczyć się sobie radzić i to naprawdę widać. Co więcej, myślicie, że Mao Mao ma takiego świra na punkcie samych wyłącznie ziół, jak bohater Beztroskiej Krainy? Ile rzeczywiście w Beztroskiej Krainie temat zielarstwa jest numerem 1 w głowie naszego bohatera, to Mao Mao myśli zupełnie czym innym. Tak naprawdę, w moim odczuciu, to nie jest powieść o zielarce, tylko powieść o detektywie. Mao Mao co chwilę rozwiązuje jakieś tajemnicze sprawy zatruć. Intrygi są naprawdę ciekawe. Także słuchajcie, jeśli lubicie lekkie powieści naładowane humorem, z nutką detektywistyczną, o zielarstwie, z jakimś romansikiem w tle być może, kupujcie zielarkę.